Każdy obchód liturgiczny, którym się wspólnie jako chrześcijanie cieszymy, ma swoje tajemnice i pułapki. Jakieś nasze utarte przyzwyczajenie do pewnego sposobu myślenia czy rozumienia jakiegoś święta, błędne wyobrażenie bądź zrozumienie tego, o co chodzi, nieznajomość jego historii powstania, ani intencji, która przyświecała tym, którzy to święto ustanawiali. Innymi słowy, stoimy przed wielką skrzynią skarbów, a na tych skarbach różne napisy, których sens może nie do końca jest jeszcze dla nas jasny. I tak samo jest z tą uroczystością dzisiejszą Wszystkich Świętych, która zlewa się nam trochę z jutrzejszym dniem zadusznym, dniem szczególnej modlitwy za zmarłych. Dzisiaj niejako my prosimy, aby święci modlili się za nas. Jutro cali mamy oddać się modlitwie za tych zmarłych, którzy naszej pomocy potrzebują. Ale wydaje się, że chyba tym największą zagadką czy pytaniem, największą pułapką jest właśnie to słowo święty, Wszystkich Świętych. Jak rozejrzymy się po naszym Kościele, to wielu tych świętych zobaczymy na obrazach czy w rzeźbach. Mamy też kaplicę Wszystkich Świętych. Tu jak się wchodzi na krużganek, kiedyś był ołtarz poświęcony ich czci. Teraz pozostał z niego już tylko sam obraz, taki bardzo krakowski, bo oprócz świętych powszechnie znanych są namalowani też krakowscy święci z XV wieku. Tego szczęśliwego wieku Krakowa, kiedy tylu świętych później na ołtarze wyniesionych po ulicach sobie chodziło. Ale wszystko to jakby odciąga naszą uwagę od tego, kim święty jest tak naprawdę. I dlatego warto spojrzeć na liturgię słowa, ale dzisiejszego dnia może troszkę inaczej niż zazwyczaj na nią patrzymy. Liturgia słowa, tak jest jej sens, ma nas wprowadzić w tajemnicę danej uroczystości. Natomiast popatrzmy na tych autorów, którzy dzisiaj tę liturgię słowa dla nas napisali, bo to też są święci. Dwa pierwsze czytania mamy ze świętego Jana, umiłowanego ucznia Pana, który, jak wiemy, i spoczął na jego piersi w czasie ostatniej wieczerzy i widział przebicie boku. Rozpoznał Jezusa nad Jeziorem Galilejskim. Wiele tych tajemnic między Jezusem a Janem jest. Ktoś, kto dla naszego Zbawiciela był bez wątpienia bardzo, bardzo bliski. Więc z jednej strony Jan, umiłowany uczeń, a z drugiej strony Ewangelii celnik Mateusz, czyli człowiek, który z Panem Bogiem na początku wcale tak łatwo nie miał. Nie było mu do Pana Boga blisko, a nawet wręcz przeciwnie. W potocznym myśleniu swoich pobratymców był nawet postrzegany jako Boży wróg, jako zdrajca, jako ktoś, kto z Bogiem ma niewiele wspólnego. Wiemy z Ewangelii również, że Mateusz, oprócz tego, że był celnikiem, kolaborantem, złodziejem, kimś, kto dopuszczał się przemocy wobec słabszych od siebie, również był lewitą, a więc potomkiem Lewiego, ze swego powołania, zatem człowiekiem, który był wezwany do tego, żeby nosić święte naczynia, żeby służyć Bogu w świątyni. A więc był człowiekiem, który wtedy, kiedy go spotykamy w Ewangelii, w komorze celnej, był kimś, kto leżał na dnie. Był absolutnym zaprzeczeniem tego, kim być powinien. Z Lewity, sługi Bożego, stał się złodziejem. Dwóch tak różnych apostołów. Święty Jan, który od samej młodości postępował w tej zażyłości i bliskości z Bogiem. I święty Mateusz, który mimo, że był powołany do bliskości równie intymnej, chociażby przez swe lewickie urodzenie, jednak od tego domu ojca odszedł bardzo daleko, jakby zaprzeczył samemu sobie. I ci dwaj ludzie właśnie, umiłowany uczeń i Mateusz Lewita, mówią do nas swoimi tekstami o tym,
co to znaczy być świętym. Jak domyślacie się z tego takiego krótkiego przypomnienia ich życia, mówią nam na podstawie własnego doświadczenia. I każdy z nas, jak tu jesteśmy, myślę, odnajdzie w sobie rysy i Jana Apostoła, i Mateusza Lewity. Każdy z nas bardzo pragnie bliskości Boga, nawet jeśli nie potrafimy tego tak nazwać, ale nasze pragnienia, modlitwy, to, że chcemy ostatecznie spełnienia tego czy tamtego, swoje rozwiązanie znajduje jedynie w Bogu. Ponieważ każdy z nas, jak tu jesteśmy, ma w sobie jakąś dziurę, jakiś głód, jakąś biedę, jakieś wielkie pragnienie, którego nie zaspokoi nikt inny, jak tylko ten, kto jest nieskończony. I taką dziurę nosił w sobie też święty Jan, ale miał na tyle mądrości w sercu, że wiedział, że tylko Bóg może ją napełnić. Tylko Bóg może dać mu spełnienie i pokój. A z drugiej strony też patrzymy w nasze życie, że nie zawsze te nasze drogi do Boga prowadzą, może nie aż do jakichś wielkich grzechów, ale chyba do grzechu najgorszego, jaki może być, czyli niemyślenia o Bogu, lekceważenia Go, zapominania o Nim, takiego zobojętnienia na to, co Boże, może za dużo tego w naszym życiu. To grzech najbardziej niebezpieczny, taka duchowa anestezjologia. Człowiek przestaje pamiętać o tym, że Boga potrzebuje i czasami żyjemy tak, jakby tego Boga nie było. A jednak i dla Jana, i dla Mateusza ta świętość zostaje przeznaczona. W jaki sposób oni to rozumieją? Święty Jan Apostoł podaje nam zaskakujący obraz. Pisze do nas tak, bo pamiętajmy, że listy, które czytamy, są do nas, my jesteśmy adresatami. Mówi o nas tak. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Kto to jest święty? To jest dziecko Boga, czyli ktoś, kto z Boga się narodził. I święty Jan pisze nie do ludzi, którzy umarli i są na obrazie, tylko pisze do ludzi, którzy żyją w jego czasie. Pisze do nas. Czyli jakby powiedział do nas, ta świętość już się was zaczęła. I teraz nie chodzi o to, że jesteśmy nie wiadomo kim i chodzimy po wodzie, przejdziemy przez Wisłę na piechotę, tylko święty Jan zwraca naszą uwagę na pierwszy punkt, na czym ta istota polega, tej świętości. Że się jest dzieckiem Boga. A dziecko, jak to dziecko, jest przede wszystkim podobne do rodzica. Czyli święty Jan mówi, popatrzcie, Bóg kocha cię tak bardzo, kocha nas tak bardzo, że chce, żebyśmy byli tacy jak On. I w istocie, jak patrzymy na Pismo Święte, ten przymiotnik święty, wpisywany przede wszystkim Bogu, oznacza w tym pierwotnym znaczeniu przede wszystkim inny. Święty jest inny niż wszystko, co spotykamy na świecie. Bóg jest inny. Nie? Jak potem rozwijamy Ewangelię, widzimy, nie? Jezus mówi, jak cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Nie? Normalnie człowiek odda. A Jezus mówi, bądź inny. Ktoś ci zabiera płaszcz, bądź inny. Nie walcz z nim, tak? Próbuj zobaczyć, dlaczego on się tak zachowuje. Nie broń się przed tym, tylko weź z nim jakąś relację. I to widzimy potem, jak u samego Jezusa ta inność się przejawia aż po samo ukrzyżowanie. Ale Jan to rozwija dalej. Mówi, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze nie wiadomo, kim będziemy. A wiemy, że gdy On się objawi, czyli gdy przyjdzie na sąd, to będziemy do Niego podobni, bo zobaczymy Go takim, jaki jest. Teraz jesteśmy Bożymi dziećmi. Kim będziemy w przyszłości? Domyślnie, gdy zobaczymy Boga twarzą w twarz, Jan mówi, nikt tego nie wie, ale na pewno będziemy tacy jak On. Będziemy do Niego podobni. Tak jak ojciec patrzy na syna i rozpoznaje w nim swoje podobieństwo. Możemy zapytać świętego Jana, jak to zrobić? W jaki sposób iść od tego dziecięctwa do coraz większego podobieństwa? I Jan daje nam radę. Kto pokłada w nim nadzieję, uświęca się. Podobnie tak, jak on jest święty. I można powiedzieć, że jest to wezwanie do rachunku sumienia, czyli innymi słowy, w czym pokładasz swoją nadzieję? Albo mówiąc bardziej kolokwialnie, na co w życiu liczysz? Jak masz problem, wątpliwości, ktoś cię dręczy, na co w życiu liczysz? I tę myśl można teraz rozwinąć, bo na co w życiu liczysz, tym się staniesz. Liczysz na pieniądze,
no to tak się to skończy. Liczysz na układy, znajomości, wujka z Ameryki, nie wiem, pana premiera, czy tam kogo jeszcze masz w zasięgu ręki. Tak się skończy twoje życie. A Jan mówi, pokładaj ostatecznie nadzieję w Bogu. Czyli nie marnuj tych możliwości, które masz w życiu, ale wiedz, że ostatecznie wszystko zależy od Boga i do Niego się zwracaj. Nawiązuj z Nim więź. I jak patrzymy na życie świętego Jana Apostoła, to no właśnie tak wyglądało. Pokładał nadzieję całkowitą w Bogu. Dlatego po dzień dzisiejszy nazywany jest umiłowanym uczniem. I to jest aby jeden obraz, ten Janowy w nas taki, dobry. Ale jest też ta ciemna strona Mateuszowa, o której on mówi trochę w tych 8 błogosławieństwach, które mamy. Czyli Mateusz mówi o tym, że człowiek, nawet jeśli bardzo daleko od Boga odchodzi, to dobrze, żeby się temu przyjrzał, dlaczego. I żeby zobaczył, że to wszystko, czego szukał poza Bogiem, tylko w Bogu może być znalezione. A więc te wszystkie płacze, o których jest mowa w błogosławieństwach, jakaś próba znalezienia szczęścia poza tym, co Boże. Tylko w Bogu znajduje spokój dusza moja, jak mówi psalmista. Ostatecznie i Mateusz, i Jan mówią o tym, że święty to jest ktoś podobny do Boga. Coraz bardziej do Niego się upodabnia. Pewnie sam o tym nie wiedząc, bo Bóg jest zbyt ważny dla niego, żeby patrzył na samego siebie. Jeden z ojców życia monastycznego, określany mianem Wielkiego, święty Makary Wielki, fundator klasztorów czy ośrodków monastycznych istniejących po dzień dzisiejszy w Egipcie nieprzerwanie, gdzieś od ostatniej ćwierci IV wieku, święty Makary Wielki, tak jeden z mnichów, którzy go znali, tak podsumował jego życie, długie 90-letnie życie, że powiadano o Abba Makarym, że stał się na ziemi jak Bóg. Bo tak jak Bóg patrzył na grzechy ludzi, jakby ich nie widząc i słuchał o tych grzechach, jak gdyby nic nie słysząc. Może to podsumowanie, które łączy to doświadczenie Janowe z Mateuszowym, ale i też wyraża naszą najgłębszą potrzebę serca, która mówi o potrzebie doświadczenia miłosierdzia. Miłosierdzia, które odnosi triumf nad sądem i które jest największym chyba podobieństwem, jakie w życiu człowieka może się przejawić względem Boga. Jeśli zatem chcemy posłuchać tej Janowej i Mateuszowej rady, w Bogu pokładajmy nadzieję, jako te Boże dzieci, już Boże dzieci, i bądźmy na ziemi jak Bóg, słuchając o grzechach ludzi, jakby o nich nie słysząc, patrząc na nie tak, jak gdyby ich nie widząc.